Wrócę, miało być lepiej, niestety poprawy nie ma. W dzisiejszym konkursie Pucharu Świata punktowało tylko dwóch Polaków. Jakub Wolny i Piotr Żyła. Najlepszy Angela Niszek. Pechowcem weekendu bez wątpienia Ryoyu Kobayashi. Wczorajszy zwycięzca dzisiejszy konkurs obejrzeć mógł wyłącznie w telewizji. Japończyk otrzymał pozytywny test na obecność koronawirusa i trafił na izolację. Jego nieobecność wykorzystał Angela Niszek skokami na odległość 147 metrów w pierwszej i 135 w drugiej serii. Po raz pierwszy wygrał zawody Pucharu Świata. Polacy dziś znów w rolach drugoplanowych, choć 140 metrów Piotra Żyły w pierwszej serii dało nadzieję na poprawę. Niestety tylko 112 metrów w finale i spadek na koniec trzeciej dziesiątki. Najlepszym z naszych 23 Jakub Wolny i choć to jego najlepszy występ w tym sezonie, powodów do optymizmu w kadrze nie ma. Zwłaszcza, że bez punktów po raz trzeci z rzędu dziś Dawid Kubacki, a także przeplatający dobre skoki słabymi Kamil Stoch. Tak źle nie było od 6 lat. Kolejny słaby występ polskich skoczków narciarskich. W fińskiej Ruce najlepiej poradził sobie 23 dziś Jakub Wolny. Konkurs wygrał Angela Niszek. Najbardziej z biało-czerwonych zawiódł dziś Kamil Stoch, który po skoku na odległość 121,5 metra zajął 40 miejsce i nie zakwalifikował się do rundy finałowej. Rundy, do której awansowało jedynie dwóch Polaków, Piotr Żyła i Jakub Wolny. Pierwszy z nich zepsuł drugi skok i spadł z 9 na 27 miejsce. Wolny zakończył zawody na 23 pozycji. Konkurs wygrał Słoweniec Angela Niszek, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w karierze. Drugi był Karl Geiger. Podium uzupełnił Markus Eisenbichler. Więcej o konkursie w Kronice Skoków tuż po naszym serwisie. Miał być przełom, nie ma. W niedzielnym konkursie Pucharu Świata zdobyli zaledwie 12 punktów, co jest najgorszym wynikiem od 5 lat. W drugiej serii zaprezentowało się tylko dwóch Polaków. Wygrał Słoweniec Angela Niszek. Konkurs na miejscu w przeraźliwie zimnej Ruce oglądali nasi reporterzy Filip Czyszanowski i Michał Chmielewski. Witamy w niedzielny wieczór z Ruki. Święty Mikołaj właśnie pakuje się do busa. Koniec mistrzostw. Do widzenia. Minus 20 stopni Celsjusza, a my trwamy na posterunku. Jeśli idzie o XXI wiek, to takiego Pucharu Świata nie było od lat 20. Lachti, 2001, to był Mistrzostwa Świata. Tak było zimno wtedy. I rozmawiałem dzisiaj z Lukaszem Bauerem, trenerem naszych biegaczy. Kiedy ostatnio było tak zimno na Pucharze Świata, też wspomniał o Lachti i o biegu na 30 km kobiet, który się nie odbył. A mówię o tym nie bez przyczyny, dlatego że dzisiaj biegaczom też to groziło. Był nawet protest, Norwegowie w ogóle nie przystąpili do tej rywalizacji. Dobrze, zostańmy teraz przy skokach. Niedziela bez Ryoyu Kobayashiego. Ta informacja gruchnęła w okolicach południa. Test pozytywny na COVID. Japończycy wcale nie musieli się testować, FIS tego nie wymagał. Sami zrobili te testy, wyszła taka niespodzianka, test PCR wyszedł pozytywny. Ryoyu później w hotelu robił antygeny, wychodziły mu negatywne, ale nie ma opcji, żeby przeprowadzić test sprawdzający. W Finlandii są właśnie takie przepisy i na pewno Ryoyu Kobayashiego nie zobaczymy w Wiśle za tydzień, bo on tutaj spędzi dodatkowe 10 dni. A co ciekawe, zrobili sobie te testy właśnie po to, żeby do Wisły przyjechać. Jak to wszystko wyglądało w niedzielę bez Ryoyu? Popatrzmy. 147 metrów w pierwszej serii, 135 w drugiej i sprawa załatwiona. Tak Angela Niszek przypieczętował swoje pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. W sobotę Słoweniec przegrał tylko z Ryoyu Kobayashim. Dziś pod nieobecność Japończyka w końcu stanął na najwyższym stopniu podium. Tuż za nim Niemcy Karl Geiger i Markus Eisenbichler. Nasi zachodni sąsiedzi w formie, Słoweńcy również, a biało-czerwoni dziś znów w rolach drugoplanowych. Choć 140 metrów Piotra Żyły w pierwszej serii dało nadzieję na poprawę. Niestety w finale znów było źle. Tylko 112 metrów i spadek na koniec trzeciej dziesiątki. Najlepszym z naszych 23 Jakub Wolny i choć to jego najlepszy występ w tym sezonie, powodów do optymizmu w kadrze nie ma. Zwłaszcza, że bez punktów już po raz trzeci z rzędu Dawid Kubacki. Po skoku na odległość 125,5 metra wylądował dopiero na 44 pozycji. W piątej dziesiątce zawody zakończyli także Aleksander Zniszczoł i przeplatający bardzo dobre skoki słabymi Kamil Stoch. Weekend wrócę, podopieczni Michała Doleżala kończą z mniejszym dorobkiem punktowym niż chociażby Szwajcarzy i Rosjanie. Niezbyt to optymistyczne przed przyszłotygodniową drużynówką w Wiśle.
U naszych skoczków w weekend było gotowanie, była nadzieja na to, że ten kubeczek z tym, co dobre, gdzieś tam się pojawi na skoczni, no ale niestety się nie pojawił i zamiast gotowania i przyjemności jest raczej więcej pytań też niż odpowiedzi, jeżeli chodzi o formę. Ja się tak zastanawiam, czy szefostwo naszego związku, ja wiem, że to początek dopiero sezonu, ale wytrzyma do końca, czy przy ewentualności, że w Wiśle znowu będzie duży kłopot z wynikami, komuś nie puszczą nerwy i ktoś się pożegna przed Igrzyskami Olimpijskimi z Michałem Doleżanem. W zeszłym roku mieliśmy taką sytuację. Mistrzostwa Świata w lotach u Słoweńców i trener Gorazd Bertoncejl, który stracił pracę, ale oczywiście na razie takich fermentów absolutnie. Nie, ja się po prostu głośno zastanawiam. Nie o to chodzi, natomiast no to chyba jest sprawa oczywista, że sezon olimpijski wymaga dodatkowych środków, ale też potem większa odpowiedzialność za te wyniki w tym sezonie przychodzi. Tak czy inaczej, nasz sztab zaczyna powoli chyba na gorących krzesłach. Parzy. A co na to wszystko skoczkowie? Po niedzieli. Słuchamy. Takie konkursy czy weekendy no bolą, bo nie jedziemy taki kawał drogi, żeby po prostu kończyć zawody na pierwszej serii i też nie harujemy przez całe lato i później jesień, żeby właśnie tak było. Natomiast no jakoś to trzeba przeboleć. Nie jest to pierwszy taki weekend. Mam świadomość, że jest to dopiero początek sezonu i to trzyma mnie cały czas w dobrej nadziei. Emocje są i nie, skłamałbym, jakbym powiedział, że jestem w 100% spokojny i nie ma we mnie żadnych nerwów, ale pod względem pracy zachowuję spokój, bo wiem, że to no paradoksalnie to nie brakuje aż tak dużo, żeby to zaskoczyło i żeby to działało. No, czasami się tak potrafi zdarzyć, że jeden mały element, który zaskoczy w dwóch, trzech skokach treningowych i momentalnie się robi 10-15 metrów dalej na każdym skoku. W następny weekend Wisła, ja naprawdę nie wiem, czego się spodziewać i po Polakach, i po reszcie świata, no bo jeżeli wygrywa w Niżnym Granerud, teraz dwa razy nie wchodzi do konkursu. Te testy covidowe też są takie, że nie wiadomo, kogo znowu trafi. Dla mnie wielki znak zapytania, jeśli idzie o Wisłę i o faworytów. No generalnie wielki znak zapytania. Jedno jest pewne, nie będziemy mieli w Wiśle tak wysokich not, jaką otrzymał dzisiaj Angela Niszek za swój pierwszy skok. 170,1 punktu to była najwyższa w historii nota dla skoczka w Pucharze Świata za jeden skok. Oczywiście era przeliczników to trochę ułatwia. Czego się spodziewamy? No spodziewamy się kibiców, bo wierzę, jestem pewny zresztą, że na naszych zuchów przyjdą niezależnie od tego, jak skaczą, a poza tym no to jest w końcu nasza ziemia. Dokładnie tak. Czas się przełamać. 4 indywidualne konkursy do tej pory i w każdym z nich tylko 2 Polaków punktowało. No naprawdę, czasy, ja to powtarzam z uporem maniaka, czasy te smutne Łukasza Kruczka ostatniego roku pracy z reprezentacją. Oby minęły jak najszybciej. Siosio! Siosio, my wracamy do Polski i pędzimy. Malinka, przyszły weekend w Telewizji Polskiej. Tak jest, w Wiśle będzie lepiej.